To on. Marcus Holloway. Zablokuj go. Zablokuj. Recent leaks of confidential emails has had unexpected consequences for HMP Studios. Contents of the documents expose an ongoing contentious collaboration with Galilei, the company responsible for the expensive high-tech car featured in the studio's latest blockbuster, CyberDriver. The emails reveal that a studio executive referred to the car as a useless lemon and threatened legal action against the space company. There was good news for HMP Studios, however. Following the hack, interest around the movie spiked, making CyberDriver the surprise hit of the year. Police say that the studio has yet to press charges against the hacker group. We'll keep you posted. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Watch Dogsów. Musiałem zacząć troszeczkę wcześniej niż planowałem, bo miałem zamiar najpierw dojechać, potem się przywitać, no ale jak widać było kilka informacji na temat ostatniego naszego wyścigu, a właściwie nie tyle co wyścigu, a rozwalania miasta i ucieczki przed policją, naszym cyberwodem. No ale dobra, lecimy sobie do questa. Jest to kontynuacja questa jednego z fabularnych właściwie głównych questów związanego z wyścigami samochodowymi, tymi takimi piździdełkami. I zanim tam dojedziemy, to oczywiście zdążysz zostawić łapeczkę pod filmem, subika jak jesteś nowy na kanale, dzwonkiem, no i oczywiście komentarz możesz też napisać. Dobra, jesteśmy coraz bliżej, zostało 400 metrów. A, no i jeszcze ten, po obejrzeniu filmu wbiję na streama, nie? Bo wiesz. Streamki na Twitchu, link w opisie. Dobra, mamy chyba zdobyć jakiś chip, tak, do procesora, żeby się autko lepiej odpychało. Okay. To nam nic nie dało. Jak ja mam tam to zdobyć? O, tu jest ścianka wspinaczkowa, ty. Siema. I nara. Ale zanim to, to niech mi się jeszcze pokaże. O kurwa. Got the velocity chip. Oh yeah. Can't wait to hook it up. Okej. Pokaż mi to na mapie. I lecimy. Poloków przybywa, więc jest git. Dobra, 280 metrów do kolejnego wyścigu. Czy to nie mogło być jakoś bliżej siebie poukładane? Tak by było najprościej. Co będę skręcał, jak mogę dalej pojechać prosto i dopiero skręcić? Bliżej odkryto punkt badań. Okej. Niech sobie gdzieś tam będzie. To jaka droga pod mostem jakimś. Chyba pierwszy raz tędy jedziemy. O,
O, tym bym jechał, bo ten... Nie wiem, co to jest w sumie za auto. Strasznie ciężko się nim kieruje. A druga rzecz, strasznie wolno jedzie w sumie to auto. Te ostrożnie, żeby nie... Ziomek, nie hamuj tak na czerwonym świetle. Podskoczyłem i walnąłem w auto, no kurde. Jeszcze policja obok była. Cyk, między samochodami. Cyk, autobus pod prąd wyprzedzimy. Wydupia mi z tym Scout X, bo nie widzę, gdzie mam jechać. Na GPS-ie. Ale za daleko. A to się skręcę tutaj. Jakiś tu jest parking na górze do wjechania, okej. W ogóle można o tym jeździć? No można, nie? Siema, przyjechałem na wyścig, nie? This race is for all the marbles, Marcus. Let me at them. It's a one-shot deal. You've got one chance to bring down the big boys once and for all. Here goes. Nie mam sprawy, damy radę. Jak nie, to wczytamy. I też damy radę. A wy się o tym nie dowiecie. Łatwo, już jestem pierwszy. Swoją drogą fajna trasa. O, jak mnie wyprzedził, o kurde. No jak on tak zakręty zbiera, to ja go wyprzedzę zaraz, cyk. Woohoo, got it. Patrz, byczku, tak się robi. Skręt tutaj, gościu, widziałeś? Auć. To mnie trochę spowolniło. Ten zakręt jest najtrudniejszy. Problem w tym, że on jest przed właściwie ostatnią prostą, bo tu jest meta. A ten jest na przykład pięknie zrobiony. No, mam niezłą już przewagę, więc na rajcie. Ciekawe, czy ktoś kiedyś nie przejechał podczas grania w tą grę przez taki jakiś punkt na tych wyścigach. No i meta. Dziękuję. Yeah, boy. Marcus, this is a big win for the underdogs, my friend. I told you Oakland could get it done. You were more than right, Marcus. It's been a pleasure racing with you. So long, Taylor. To mi się podoba. Patrzcie, 3 sekundy przewagi. Łatwo. Zajebiście w tej kurtce i w tych spodniach wygląda. Pogers. No i dobra. Dawać followki. No nie, tym pojazdem to raczej nie będę jeździł. Dobra, jak się stąd wydostać? O matko, na samej górze tego budynku mnie zrespiło.
Serio? Zejdę? O, jest dobra, jakieś zejście, spoko. Jakąś furkę by się przydało ogarnąć, tu jakieś stoją, dobra. Weźmy sobie tą. Haum czy haum? Spotkaj się ze śrubą w jego warsztacie. No, niedaleko. Więc podjadę. Dobra. Cyk. Buspas to jest gościa, nie? Przejechałem prawie mu zjazd. Gdzie miałem skręcić w lewo, a skręciłem w prawo. Jak wymusił w ogóle typu tą lawetą chyba. Zawsze to lubię robić. Siema. Yo. Yo. Aha, muszę być na ziemi, żeby z nim pogadać. No potem. Yo, Wrench. Yo, M. Damn, man, I hope you kept the receipts. Hey, yo. Check out this fuck stick. So tell us about Home 2.0. Home systems are completely bulletproof. Your privacy is absolutely secure. Bold claim, Steven. Aren't you worried hacker groups will see that as a challenge? Well, say what you mean, Shirley. Dead sec. Now, if they want to go up against us, I invite them to try. Home 2.0 is an OS with teeth. Yo, he called us out by name? Yep. He don't know who he fucking with. It's on now. Now that's why I've been trying to crack 2.0. There's just one see little problem. What? Here. Hold this. Stand back. Great. Pierdolnie. Chip! W ten sposób. It's a little hard to get out. Look, there's no point in trying to use the previous version's hardware to jack the new OS. Why? Because they changed the ports. Following the Capitalist Guide to Forced Obsolescence, but luckily, a little birdie told me that 2.0 should be packing a farm-fresh zero-day. Ooh, now that might just be a shame. Damn right. And that is why you, my friend, are going to hijack me a 2.0 pre-order shipment before some do-gooder white hat tells home how to cock-block. Ja pierdolę. Ta część jest o wiele lepsza niż jedynka, nie? You've got a weird relationship with technology, you know that, right? On tylko tak żartuje. Jesteś jebnięty, chłopie. Chłop jest zjebnięty na łeb. Dobra, gdzie ten quest tu? Lecimy. Mogę wziąć tego Chevroleta? W sumie to nie jest ten, którym przyjechałem. A co mam powiedzieć? Szedł ulicą, to dostał, no. Widzicie, dzieci, od tego jest właśnie chodnik. Klient VIP w pobliżu. Blisko. No gdyby nie ten autobus, to bym tu ładnie przejechał na drugą stronę. Ja pierdolę, kolejny. Thank you.
Twoja droga. Sorry. Tak jakoś wyszło, że ci motocykl rozwaliłem. Kurde, ile ja fur skasowałem podczas jechania w to miejsce. Okay, I'm at Holmes Distribution Center. Great. Okay, so take a look around for a computer, one of those old crap box ones. Now, Holmes stores their schedules based on number plate destination combinations, like some kind of barely literate moron. If that moron was, you know, a company. Good to know. I'll see what I can find. No dobra, ale co z tego, że ja sobie to otworzyłem? No tu jest ten terminal, tylko ja nie mam jak się do niego dostać. Czy mam jak się do niego dostać? No nie. Ty, a z auta jakbym spróbował się... A może po tym. Samouczek, skoczek. Aha, dobra. Możesz penetrować przewody wentylacyjne i na trudno dostępne miejsca, aby wypuścić skoczka lub przejść nad nim kontrolę, aby wejść w interakcję z terminalem obwodowym. Okej, dobra. Okej. No to ciach go. Cyk. No dobra. No i pogers. Czego mogę zebrać? Tak, dobra. To git. Bo jakby został, to tak średnio by było, ale jak go mogę zebrać, to fajnie. Muszę o tym pamiętać. Where are you? Got it. I got the list. Okay, great. So now all you have to do is stroll over to the distribution center and match the number plate of one of their trucks to the one that's headed downtown. Man, this is so analog. I told you. Kurwa, pominąłem to, a chciałem wyjść z kamery. Chyba gadanie ich pominąłem. No wybuchło, no. Dobra, który z tych pajacy ma klucz dostępu? Ej, tak teoretycznie to mogę wodą podpłynąć. What happened?
No tu se wejdę, se wsiądę i se wyjadę przez bramę. Chyba, że bramę nie rozwalę samochodem. I found the truck. Great! And what are you waiting for? Smash and grab, my friend. Hang on. I need some help here. Alright, come on. Neutralizing the suspect. Powiedzcie, że mogę przez to przejechać. Czyli jednak potrzebuję tej klucz. A kto jest tych strażników go mała? Otworzyli mi bramę. I got the list. Okay, great. So now all you have to do is stroll over to the distribution center and match the number plate of one of their trucks to the one that's headed downtown. Man, this is so analog. I told you. Luddites. That's just crazy, man. And risk being over. Au. Dwóch, nie? Dobra. Leżą wszyscy. Teraz pytanie. Który z nich ma klucz do otwarcia tych pieprzonych drzwi? Jak ja mam tę bramę otworzyć? Nie to! Skąd ich to kurwa tylu się wzięło? Chuj tam ucieknie, ja potrzebuję wziąć i coś zhakować muszę.
Nie no, jak ja mam? Otworzyć te bramy. Tam na górze coś jest jeszcze. O, to ten gościu pewnie miał ten klucz. Ja go nie widziałem. Teraz go już widać. Dobra, mam klucz. Teraz się zabiję od uskoku, nie? Dobra, mamy klucz. Trochę rozpierdziel to zrobiłem, nie? Great! And what are you waiting for? Smash and grab, my friend! Problem w tym, że tu już nikt nie żyje, nie? Ale się tym ciężko skręcę, ja pitole. Dobrze, mnie policja nie goni. Odstaw ciężarówkę do śruby. Śruba, jadę do ciebie, tylko 1800 metrów mam. Jechania czymś takim. I got the shipment and I'm inbound. I already the welcoming committee. Jestem blisko, nie? Powiedział to po przejechaniu 100 metrów, no fajnie. Ty, ale na prostej to w sumie nawet to ciśnie jakoś. O kurwa, przejechać przez tą ulicę to będzie dobre wyzwanie. A, nawet się udało. Ej, przypomina mi to, jak kiedyś jeszcze telewizję oglądałem, czasem. To jeździli tacy dwaj goście na Discovery takim samochodzikiem, jak tutaj jest. Nie pamiętam, co to był za program. Kupowali jakieś hangary, czy garaże, czy coś takiego. Już, nie wiem, z 5 lat temu było, jak oglądałem to. Jak nie więcej. Który mamy? 2021, nie? 12 luty. No, to pewnie z 5 lat temu to było. Jak nie... No, było 7 nawet, kurde. Ale ten czas zapierdziela. Czas zapierdziela, człowiek cały czas taki sam, tylko za kola się powiększyły trochę. Ale, git w sumie. I tak nie lubię mieć włosów na głowie. Bo się, kurde, nie chce mi ich myć codziennie. A ja mam króciutkie, to sobie 2 dni umyję, jalo. Dobra, byku, przyjechałem do ciebie na Havirę, nie? Co ty z tym chcesz zrobić? Trash! 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 Ooh, wait a minute! Hey, tell me I got something good. Nope! Trash! Trash! Oh ho! Well, you got the goods. Is it actually? Jak się nazywa ten ze Star Warsów R2-D2? Nie wiem, raz oglądałem Star Warsy. Pierwsze 6 części i nigdy więcej nie oglądałem. All right. Well, I will get this little fucker prepped while you go get us some caffeine. Wait, you want me to get you two coffee? No. He's a robot. I want you to get us caffeine. You'll take a decaf. Jak chcesz się zajmować moim kutasem, to możesz moim się zająć. Tylko po twoim wyglądzie wnioskuję, że jesteś chłopem, więc tak średnio bym chciał. Dobra, quest skończony. Ludziska. Quest skończony, odcinek skończony. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pamiętaj, żeby zostawić kciuka, suba, dzwoneczek i zapraszam cię na kolejny odcinek. Miłego popołudnia, wbiję na streama, który jest zaraz na Twitchu. I trzymaj się. Cześć!